Cześć, witam Was, Sebastian, beekeeper.pl. No, się troszkę narobiło mi na pasiece. Wiruje od rana miód nawłociowy i zrobił się problem. Jak przyjechałem o godzinie 7, jak tylko się jasno zrobiło, było te 10-11 stopni, ale wtedy pszczoły nie latały i wtedy udało mi się zrobić 16 chyba, czy 17 rodzin na szybko, żeby wyciągnąć ramki. Ale teraz już jak próbuję, jest taki gwar, tak to wszystko lata. Ponad 20 stopni, jak tylko otwieram ul, z automatu pszczoły już lecą, już nie opuszczają mnie tam na pasiece. Nie dadzą już popracować, także tylko z samego rana albo późnym wieczorkiem jeszcze spróbuję, zobaczymy, może ten, niech to się trochę uspokoi. Ule, w których wybrałem już miód, podaję syrop, a w ogóle to mi się narobiło, widzicie te bloczki? Postawiłem ten kontener. O. Postawiłem kontener, a bloczki postawiłem w pionie. Niestety, pogniotło się w cholerę. Także trzeba było szybko następne przywieźć i poprawiać. Tutaj może stanę, bo słońce strasznie wali. Tak, te ule, ta strona, to już jest wszystko gotowe. Ostatnia porcja syropu. Jeszcze tylko jeden mały zabieg będzie za 2-3 dni przeciw warozie i tutaj już mam z głowy. No problem jest tutaj z tej strony, tutaj jeszcze mam, nie wiem, dużo jeszcze do wybrania, zobaczymy, jeszcze z 2 dni mi pewnie zejdzie, tam już to co zdjęte są daszki, to tam teraz podałem syropy już od góry, nie zamykałem już uli, bo straszny rabunek się już i tak robi, także jak podlecą, zobaczą, że tam nic nie ma, tylko jest zapach, no to już odpuszczą. Cóż, może jeszcze odnośnie takich głosów, że jest późno i pszczoły na nawłoci, czy one się przygotują do zimowli, no spokojnie. Pewnie są jakieś tam dołączenia, ale tak samo tutaj te, co już mam gotowe, będę łączył niektóre, bo po prostu matki są takie troszkę niewydarzone. Te, co zazimowane na 8 do 10 ramek, są takie 5-ramkowce, no to już połączymy. Minimum te 8 ramek, żeby było do zimowli. Tutaj na razie nie wiem, uczę się uli, jedna, druga dadant. Dopiero to przyszły sezon będzie taki prawdziwy sezon, kiedy zobaczymy, jak to się na tym pracuje. Ja marzyłem o tej ramce, marzyłem o tym, żeby właśnie była albo jedna, druga dadant, albo 2/3 langstroth, albo 3/4, nawet nie, 3/4 już za duża, 2/3 langstroth jeszcze też przymierzałem się do tego, żeby przerzucić się z wielkopolskich. Oczywiście ule wielkopolskie zostawię, bo ramka wielkopolska jest w Polsce no, najbardziej popularną ramką. Nie wiem, statystyki chyba pokazywały, że 60% pasiek jest na ramce wielkopolskiej. Ja nie jestem do tej pory zadowolony, jeżeli chodzi o to pełna ramka, połówka, to mieszanie. Tutaj jedna, druga dadant, mam wszystko po prostu zrobione na jedną, drugą dadant i całkiem inna praca korpusami, a tutaj jednak trzeba żonglować, tutaj gdzieś węzeł dodać do gniazda, tutaj dodać do połóweczek się jedzie, to trzeba zawsze pamiętać o tym. A dlaczego zostawiam wielkopolskie? No bo wielkopolskie, wiadomo, jeżeli robimy odkłady, jeżeli sprzedajemy rodziny, no to chyba 60 czy 70% Polaków chce ramkę wielkopolską. A jeżeli będziemy robić na inną ramkę, no to wiadomo, można sypańce porobić, takie rzeczy. Ale jeżeli chodzi o przede wszystkim właśnie hodowlę, czyli odkłady i rodziny pszczele, jeżeli ludzie szukają, to szukają ramki wielkopolskiej. Ja uli wielkopolskich w sumie mam pełnych, pustych, nie? To jest ponad 100 sztuk i bardzo, bardzo długo się zastanawiałem, czy zmieniać, czy nie zmieniać. Teraz będzie taki okres 2-3 lata takiego okresu przejściowego, gdzie jako pasieka towarowa też będzie towarowa. No, jeżeli wożę pszczoły, no to już chyba zaczyna być pasieka towarowa. Na pewno jaka? Wyleciało mi z głowy. Pauza. Na pewno pasieka wędrowna, ale no już coraz więcej będzie, no tak myślę, koło stówki wozić w przyszłym roku na pożytki. No zobaczymy, czy to wyjdzie, bo mogę po prostu fizycznie nie dać rady.
trzeba pomyśleć nad jakąś dużą przyczepką. Na honkera w tym momencie wchodzi mi, a może trochę popitolę o tym, dlaczego i co zmieniam w mojej pasiece, bo jeżeli chodzi o honkera, którego mamy, to autko terenowe, dostawcze terenowe, no to tam mi wchodzi wielkopolskich, jeżeli są fajne, o tak jak ten tutaj, o ten, daszek nie wystaje, to mi w tego wchodzi 4 razy 5, 20. Tych tutaj mi wejdzie 18 tych dadantów. Także no to już naraz mogę sporo wziąć. Do tego mogę wziąć przyczepkę. Przyczepkę wynajmuję do tej pory. Chyba będę musiał w przyszłym roku albo za 2 lata może, bo to nie jest aż takie pilne. Można na 3-4 przewózki w roku można wynająć. Biorę taką przyczepkę, która ma 3,20 czy 3,30 długości. Na szerokość wchodzą mi w zależności od rodzaju ula 3 albo 4. No to też no te 15-17 na przyczepkę jeszcze dodatkowo, czyli taki zestaw samochodu przez dwie, maksymalnie połowę trzeciej nocki, jak gdzieś wywożę na pożytki, to wywiozę. Na pewno jeżeli chodzi o te ule, które mam drewniane, ciężkie, one już nie będą jeździły, to już no te ocieplane. Po pierwsze, ja wszystko robię sam, nie biorę człowieka do pomocy. Jedyne co to będę brał kierowcę, który jeżeli byśmy jechali na 2 samochody. I ja spinam, sam załadowuję, sam rozładowuję, nie mam dźwigu na tego honkera, no bo może też w przyszłości się nad tym pomyśli, chociaż to czasowo wtedy schodzi, jednak ule styro, poli, czy styropiany, styrodury, czy poliuretanowe, no to jestem sam w stanie załadować, rozładować, przerzucić, przewieźć, także to nie ma problemu. A już z tymi drewniakami, a najgorzej jak jeździłem o tamte księżniczki, za tą różą widać, te leżaczki. O Jezus, to jest jazda. Wiecie, jak ciężko jest taki ul, który ma 16 ramek na dole i 12 nadstawki, jak ciężko to złapać, żeby samemu wrzucić, ale też to woziłem. Już od tego roku powiedziałem sobie, daję sobie spokój, bo po pierwsze bardzo mi mało tych uli wchodzi na transport. Po drugie, no ratowałem się, no miałem pełne ule i z pszczołami, no i trzeba było jakoś jeździć. Także woziłem, ale już w poprzednim roku powiedziałem ostatni raz. Bo to są ule od Sułkowskiego, te leżaczki. Kurde, jak to tam, tam co je widać, nie? To są ule, leżaki od Sułkowskiego i one są moim zdaniem bardzo dobre na odkłady. I na przykład mogę, to są dwuwlotkowe, można je przedzielić w środku. I jeżeli robię 2 odkłady i widzę, że któraś matka nie domaga, no to wtedy bez problemu mogę połączyć, a na wiosnę przerzucić do normalnego korpusowego lekkiego ula. Ja wiem, wiele osób patrzy na to, że te styrodury, styropiany i poliuretany to jest sztuczne, to się nie utlenia. W środku pszczoły wysmarowują to wszystko propolisem, więc tutaj nie ma jakichś obcych substancji. Jest chyba w wymogach, jeżeli chodzi o pasieki ekologiczne, że mają być ule drewniane, ale czym to jest uwarunkowane, czemu tak ma być, nie mam pojęcia. No widocznie, no jeżeli jest ekologiczne, no to ma być wszystko eko i dlatego. No tylko tyle, że ja sprawdzałem tutaj, bo chciałem zarejestrować, właśnie gdzieś postawić tą pasiekę na drewniakach, czy na tych jednościennych ulach. Gdzieś chciałem postawić w miejscu takim eko, żeby mieć certyfikat eko. No i jak się tak rozejrzałem, pojeździłem, no to na Dolnym Śląsku są wszędzie pola uprawne. I to nie jest tak, że no nawet w górach mamy miejsca, że i tak ten rzepak jest posiany, i tak jakieś inne kukurydze, pszenice, bo teraz każdy w to praktycznie poszedł i ta chemia i tak jest lana po tych polach, no i co? No i nie ma w tym momencie w mojej okolicy miodu. Terenów ekologicznych. Nawet tutaj patrzyłem, Ślęże objeździłem z drugiej strony, w okolice Wałbrzycha, przecież tam są piękne tereny. No ale wszędzie znajduje się te pole uprawne. No to jeżeli ja mam mieć tylko
ekologiczną pasiekę dla certyfikatu, a wiem, że i tak to w praktyce nie będzie spełniało, no bo jeżeli chodzi o badania, o to wszystko, no to oni tak się do tego przykładają, że i tak by przeszło. No ale to jest bez sensu. Nic mi to nie da. Będą jakieś rygorystyczne wymogi. Będę musiał mieć dwa komplety wszystkiego, żeby i wirowanie miodu, i chyba konfekcjonowanie, i z tym sprzętem. Nie, to jest, nie ma najmniejszego sensu, żeby się iść w pasiekę ekologiczną. Tak więc teraz przez najbliższe 3 dni, to jest przerąbane, bo ta temperatura moim zdaniem dla wirowania miodu wrzosowego, dla wirowania miodu nawłociowego jest bardzo, bardzo zła, niedobra. Bo w momencie, kiedy byśmy mieli w dzień 16, 17, 18 stopni, to wtedy nie ma tej pszczoły tyle w powietrzu, można popracować. Zawsze zdawało mi egzamin, że szedłem na jeden koniec pasieki, otworzyłem ul, powyciągałem, zamknąłem, poszedłem na drugi koniec pasieki. Tam też pogrzebałem, później wróciłem znowu do tego miejsca, gdzieś w środku w międzyczasie i to mi się jakoś tak fajnie, że te pszczoły nie zlatywały się. A teraz nie ma, w tym momencie nie ma różnicy, czy pójdę do tamtego ula, później gdzieś w połowie zacznę robić przegląd, zacznę wyciągać miód. Nie, to te, co były już tam, wyszły przy 23 stopniach, one momentalnie się nalatują tu, gdzie otwieram tylko ul. One stoją za mną, za plecami i czekają, który kuźwa ul otworzysz, który, no otwieraj, to my sobie zobaczymy, co tam jest. No na tej zasadzie to jest w tym momencie. Także no, wczoraj trochę zrypałem, bo przyjechałem na pasiekę dopiero po dziewiątej, bo tak było mokro dosyć, to coś tam popadało i tak się zbierałem jak sujka za morze, no i w końcu nagle deszcz przestał padać, słońce wyszło i się zrobiło za ciepło znowu i też wczoraj przejrzałem tam chyba, wyciągłem z 11 uli, ale w porównaniu wczorajszy dzień do wyciągania dzisiejszego to była masakra. Dzisiaj to była bajka, wyciąganie miodu, bo otwierałem, pszczoły były spokojne, takie trochę po tej nocce zaspane, troszkę. Wiadomo, no przecież teraz ich nie przechłodzę czerwiu, bo zamykam ul i tam już się wytwarza temperatura i już się zaczyna robić ciepło, a za moment od godziny 11 nagle pierdut, kuźwa, temperatura walnęła, no i od tamtej pory to już tylko się kręcę i stwierdziłem, że dobra, to te, którym zabrałem, już daję im słoiki, bo i tak się dzisiaj nic nie da zrobić. Widzę, że nie atakują wylotków, ale to, co pozdejmowałem gdzieś ramki, jakiś gdzieś zapach, no to w tych miejscach bardzo latają. A same wylotki jest no, generalnie bardzo, bardzo duży spokój. No i też mam problem z osuszaniem ramek i nie mam stojaków jeszcze na te jedna, druga dadant, także no coś muszę pomyśleć, bo tak, na pewno będę z osuszaniem, no bo muszę ten... Nie mogę dać na wierzch korpusu z tym do osuszenia, bo już słoiki, bo już jest naprawdę późno i muszę już podawać słoiki z syropami do tych uli, co im zabrałem miód. I co ja chciałem powiedzieć? Aha, muszę porobić właśnie jakieś stojaki, jakieś transportówki na jedną, drugą dadant, bo mam kilka, zdążyłem zrobić, ale to takie... zrobiłem sobie dwie takie duże, no to znowu za duże, nie dźwignę tego teraz z miodem. I to takie jest, tutaj korpus, tutaj daszek, biegam do samochodu od razu, żeby zamknąć, przychodzę po następne, no bo ważne jest teraz w tym okresie, żeby nie kłaść ramek gdzieś obok, bo momentalnie pszczoły już to wiedzą, a nawet jak pilnuję tego rygorystycznego takiego unikania roznoszenia zapachu, to jest taki okres, mamy wrzesień, no mamy 24 wrzesień. No to już jest okres, kiedy... Aha, nie, no bo nie jest źle. O właśnie, a może jeszcze podjadę? Nie, nie będę jechał, powiem Wam po prostu. Mamy tutaj za tym mam 0,7 hektara wysiane i tam chyba 0,7 też takich roślin miododajnych. Tutaj mi chwast bardzo wydusił to. No i tam są słoneczniki, jest trochę faceli, była gryka, bo ona już przekwitła. Jest bardzo dużo malwy, no, te nagietki. Także tutaj mają pyłkowe, ale tam jak się pięknie zrobiło, tam jest i haber bławatek, i... O Jezus, już nie pamiętam wszystkich tych nazw, ale tam to jest normalnie wrzawa, jak teraz tutaj podczas... Tak jak w tym momencie, jak pszczoły teraz tutaj takie
podekscytowane latają, no to tam na tym, na tej łące też jest wariacja. Dlaczego ją wysialiśmy? Bo zostały 2 hektary szwagrowi i mówi, dawaj coś wysiejemy tym pszczołom, żeby miały na jesień. Późno to wysiewaliśmy, bo zazwyczaj to się powinno robić kwiecień, maj, żeby wysiać taką łąkę, a my wysialiśmy chyba w lipcu. Taki był jakiś termin, do kiedy trzeba było wysiać, żeby wziąć chyba dopłatę na pożytki pszczele. Tak szwagier stwierdził i mówi, dobra, do tego i tego dnia zamawiamy nasiona i wysiewamy. No to i akurat teraz idealnie bazę pyłkową, bo słoneczniki kwitną w tym momencie, także i słoneczniki, i facelia. No facelia to chyba bardzo słabo w tym okresie już nektaruje. Była gryka, właśnie te malwy, te nagietki, także pożytek pyłkowy jest zarąbisty. I teraz jak daję im syropy już w tamtych rodzinkach, te już tutaj, no te to są już takie spokojne, one już są praktycznie, czekają kiedy przyjdzie zimno i idą spać. Spać, nie? Pszczoły idą spać. No ale one już takie są wyluzowane na maksa. Mają pełny spokój. No tutaj jest nerw na razie, no bo wiadomo. Tej nawłoci jakoś za dużo nie było. Tak myślę, że około 6-7 kg z ula może wyjdzie, ale do tej pory. Ale jedne pszczoły były w innym miejscu i w nich tam widzę, że one takie dosyć lekkie są. Także tam będzie, może się okazać, że jeszcze z 10 uli tak przejrzę na ten. Z 10 uli przejrzę i będzie jeszcze trochę tego miodu, ale już te 16-17, które były w innym miejscu, no to tam jest słabo i nie wiem, czy od nich nie zacznę, bo nie wiem, czy tam jest co wyciągać w ogóle, czy tego już nie trzeba po prostu ograniczyć do 2 korpusów tych dadantowskich, jedna, druga i ten, i czy po prostu już ich nie zalewać syropem. Także chyba w takim razie zostawię tutaj te pszczoły w tą stronę, a zacznę od tej, gdzie może być problem, bo im może brakować. Miały, bo miały, no trochę tam nanosiły, bo nie są całkiem lekkie, ale z gniazda wiadomo, nie wyciągam, tylko wyciągam z tych górnych trzecich korpusów. Gdzieś tam jakieś skrajne, jak są jeszcze podlane i zasklepione, to też z dołu wyciągam, ale bardzo, bardzo rzadko. No i wiadomo, no, nawłoć jak nie zasklepiona, no to nie ma co zabierać, bo zafermentuje. A zresztą sam nie wiem, jak to jest, bo ja zawsze mi mówili, że na wrzosie się, nie zimuj pszczół na wrzosie, bo pszczoły padną. No. Ja pierwszego roku, jak wywiozłem, to te, które przywiozłem z wrzosowisk na wiosnę, były najlepsze, bo miały cały czas pożytek pyłkowy, nie potraciły tam siły, nie osłabły, miał kto latać, widocznie nie naginęło tej pszczoły, ja wodę zawsze wiozę ze sobą. 3 lata temu czy 2 lata temu, jak byłem na wrzosowiskach, też to samo. Były dosyć, przeżyły całkiem fajnie. Były, wiadomo, trochę sponiewierane, no bo jednak tam trochę je poniewiera, ale bardzo szybko się odbudowały. Pyłek wrzosowy miały zawalone na maksa, także ta wiosna była pierdyknięcie, jak nie wiem. Odnośnie nawłoci, no nie wiem, jeżeli miałem pszczoły na nawłoci, czy jakieś gorsze zimowanie jest na nawłoci? Nie wiem, ciężko powiedzieć. No zobaczymy. No teraz w tym roku zobaczymy, czy będą jakieś biegunki, niebiegunki z wiosny, jak te. No bo nawłoć wiadomo, jak będzie niezasklepiona, no to na pewno przyfermentuje coś tam i wtedy pszczoły będą na cyku, czy nie? Nie będą na cyku. Będzie dobrze. Dobra, znowu się... Ja pierdzielę. Zegarek mi pokazuje, że już gadam prawie ponad 16 minut. Coś tam powycinamy, no w sumie będzie z 16, także co, kończymy i widzimy się za kilka dni, jak się już trochę obrobię, jak już mi tylko zakarmianie zostanie i będą zabiegi zwalczające warozę, ale tego też już nie pokazuję, bo już 50 razy co roku to samo pokazuję, także wolę pogadać bzdury, a może troszkę więcej o tych ulach dadanta, dlaczego chciałem przejść na dadanta, po części coś tam powiedziałem, ale wam jeszcze uzupełnię informację. Dobra, trzymajcie się, cześć.